Rysunek jakiegoś człowieka, który wkłada sobie do ust jakąś dziwną rzecz w kształcie polipa. To chyba. Na następnym rysunku wygląda na to, że ten człowiek potrafi oddychać pod wodą. Sprytne. Tak. A mam taki sprzęt, żeby oddychać pod wodą? Kruk się będzie martwił, halo, zostawiłaś go. Dobra. Ja no nie mogę. Tak, co teraz zrobimy? Te ściany wyglądają, jakby były z czegoś organicznego. Z czego? To chyba jakieś polipy. Żyją wewnątrz ściany i są częścią tam. Goście z National Geographic oszaleliby z radości, ujrzawszy coś takiego. A masz też wyjść, co? Ciekawe. Uwalimy się. Wygląda jak jakiś żyjący organizm, a wewnątrz ściany wnętrza dostaje się jakoś świeży tlen. Te polipy muszą jakoś odzyskiwać tlen z wody. Pewnie dlatego mogę tutaj oddychać. Zabierzemy to? Oho. I co teraz? Będziemy przez to oddychać? Mamy maskę tlenową. Ale jazda. Człowieka mieszającego jakąś zieloną substancję przypominającą mech ze swoją krwią, który następnie wyłącza w tym czarną perłę i ją zjada. Dzięki temu potrafi potem rozmawiać z syrenami. Perłę zjadać. Dobra, czy co, bierzemy to i idziemy? Stąd? To takie odrażające, ale muszę to zrobić, żeby się stąd wydostać. No właśnie. Załóż na siebie, jakby to wyglądać. No, pokażcie się. No, pokażcie tyle. Założyłam to? Jezu. Będę syreną! Zarąbista ta gra. Dobra, wychodzimy. Zobaczymy teraz, czy uda nam się wyjść. No, pani syrena. Wow. Co teraz? Miasto? O, tu jakaś muszla. To wielka muszla. No to musisz popłynąć. To wielka muszla. No to idź tutaj poszli. Ale pływam ty! Niezłe jaja. Otwórzmy ją. Uuu, macie podwodny świat. Aż mi się kojarzy z tym filmem. Duża czarna perła. No to bierzmy tą czarną perłę. Ja, bo co ma ta czarna perła? Nie wiem. Czegoś. Dorosty. No. Dorosty w tym miejscu są tak gęste i poplątane, jakby ktoś zasadził je tam rozmyślnie. To wielka muszla. Co tutaj? Miasto, miasto, miasto. Nie, do miasta dopłyniemy? Czy raczej nie? Cieszę się. Wow! A tu co znowu? O kurde. Tu, co tu jest? To jakiś syren albo syrena. Bóg tylko raczy wiedzieć, jakie one są płci. Ale jestem pewna, że to nie żaden z tych, które mi porwały. Tamte miały mniejsze skrzydła. Może mówić? Aha. Ja to mam szczęście. Utknęłam na dnie morza z jakąś bulgoczącą syrenę. Ta, super. Ja muszę zrobić ten test, inaczej. Nie rozumiem. W jakiś sposób, żeby się porozumieć z tymi stworzeniami. To ładny niebieski kryształ. Dobra, weźmy wszystko, co możemy. Po co mi to? Kryształ, który zabrałam z domu Maeriana.
To jakaś zielona, świecąca substancja, która równomiernie pokrywa ściany, zapewniając światło i ciepło. Co to działa substancja? Perła. Co teraz? A tu co jest jeszcze? Dogadać się, czy nie dogadasz? Dobra, coś jeszcze. O, tu jeszcze coś jest. To jakaś włócznia, ale w terminologii morskiej mówią chyba na to harpun. No to harpun, dobra. Po co mi harpun do czego? Nie wiem, to wiesz. Przepraszam. O. Tego chyba nie można wziąć, dobra, to więc idziemy stąd. Dobra, już. Do widzenia. Pani syren, czy jak to? Pani syreno. O ja nie mogę. Oje. To znowu z powrotem, nie, dobra. Dobra, wracamy tam do tego oddychającego chyba. Nie, to dawaj. Płyn. Ile masz to oddychać, nie wiem. Płyn. Wow. I co dalej? Jest jakaś notatka? Nie. Nie wiem, że sprzęt do narkowania poskrzeli. Dobra, że masz coś takiego, nie? Gdzie to było? O, już nie mam do oddychania. A, super, jeszcze lepiej myślę, że jeszcze sobie...